Cześć, z tej strony Karol Bocian. Przejdziemy sobie przez krótką poradę od Babo o takim elemencie jak ikonka. Ikonka to taki element, który możesz wykorzystać do wyświetlania różnych ikonek w swojej aplikacji albo też do klikania w nie. Zobacz, jest ona tutaj. Możesz go sobie dodać gdziekolwiek chcesz, na przykład tu. I potem wybrać coś, co Cię interesuje, coś, co Ci się podoba. Znaczy, tu jest kilka kontrolek wgranych. Możesz je też oczywiście rozszerzyć. Więc wybierzmy sobie coś, co chcemy. Jakiegoś duszka. I oprócz tego, że ona może się tutaj wyświetlać, wtedy warto zaznaczyć, żeby była elementem nieklikalnym. Tutaj jest this element is unclickable. Można to sobie zaznaczyć. Można też zrobić, żeby ten element się na przykład obracał cały czas. Więc zobaczmy. Zobaczcie, kręci się. Przeładujmy naszą stronkę. Mamy element i cały czas się kręci. Możemy też zrobić, żeby jak klikniemy w tą naszą ikonkę, to coś się stało. No, wtedy zaznaczamy naszą ikonkę, robimy workflow. Po kliknięciu w tą ikonkę chcemy na przykład przejść do jakiejś strony. Go to page, obojętnie jaka. Mamy jakiś reset PW, więc wybierzmy sobie, zobaczmy jak to wygląda. Zatem możesz wykorzystać ikonkę do tego, żeby wyświetlać sobie ikonki. I druga rzecz, żeby te ikonki coś robiły, miały akcje, tak jak zwykłe przyciski. Nasza stronka się jeszcze ładuje i zobaczcie, mamy naszą ikonkę, już się nie kręci, bo wyłączyłem, ale możemy teraz w nią kliknąć i przechodzimy do jakiejś konkretnej strony. Coś się dzieje. Zwróćmy jeszcze raz do naszej tutaj ikonki. Wyłączyłem do klikania. Więc teraz znowu jeszcze przejdźmy i to, co jeszcze jest ciekawe, to oprócz tego, że oprócz ustawienia styli, bo to już na pewno znasz, tutaj możesz sobie wybrać style naszej kontrolki, możesz też dodać jakieś inne warunki, na przykład jak ktoś najedzie na tą kontrolkę, czyli this icon is hard, wtedy na przykład możesz zmienić kolor tej kontrolki na, no nie wiem, jakiś tutaj zielony mam. Zobaczmy, jak to wygląda, preview. Mamy naszą kontrolkę, najeżdżamy, zaczyna być zielona, zmienia kolor. Możemy też na przykład zacząć dopiero wtedy rotate, tutaj dopiero wtedy obracać tą naszą kontrolkę, kiedy ktoś na nią najedzie. Więc jeszcze raz preview. Nasza kontrolka robi się zielona i wtedy się też kręci. To tyle z mojej strony. Dziękuję za Twoją uwagę. Poświęć trochę czasu, jak chcesz sobie porobić kontrolki, jakieś warunki dla nich porobić, zobaczyć, co tu się dzieje, co tu się zmienia, jak to wszystko wygląda. No tobie teraz dziękuję jeszcze raz za uwagę i zapraszam do kolejnego mojego materiału. Cześć!